Rozmowa dnia. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak jest gościem Sygnałów Dnia i Radiowej Jedynki. Witam serdecznie. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Czy po zbliżających się wyborach władz Platformy pan zamierza nadal być wiceprzewodniczącym, albo może ubiegać się o stanowisko szefa partii, albo jeszcze coś innego? Mamy dość specyficzną sytuację w Platformie, ponieważ kadencja przewodniczącego biegnie w trochę innych terminach, kadencja zarządu i wiceprzewodniczących w innych, więc ja gdzieś tak szacuję, jestem w środku kadencji jako wiceprzewodniczący. Oczywiście konwencje, rady mogą tutaj... Ale na szefa partii mógłby pan wystartować. Nie planuję kandydowania na szefa partii, natomiast pracuję jako wiceprzewodniczący i tu nie brakuje mi zajęć. A jest więcej niż jeden kandydat w tej chwili na przewodniczącego Platformy, oprócz Grzegorza Schetyny? Nie ma jeszcze ogłoszonych wyborów. Umówiliśmy się na pewną sekwencję zdarzeń, że najpierw skupiamy się na tym, co ma się zdarzyć w nowym parlamencie, Sejmie, Senacie. Bardzo ważny wybór władz Senatu, że wskażemy kandydata na prezydenta i potem zajmiemy się wyborami przewodniczącego. No nie później niż w styczniu, mówił o tym też publicznie Grzegorz Schetyna. No to popatrzmy rzeczywiście po kolei na tę sekwencję wydarzeń. Zaczynając, sam pan wskazał, od Senatu. Kiedy powstanie większość w Senacie? Bo na razie jakoś opozycja dojść do ładu nie może. Trwają rozmowy samych senatorów, trwają rozmowy liderów opozycji. Termin to 12 listopada, wtedy pierwsze posiedzenie i nie ma powodu, żeby tu za bardzo zdarzenia przyspieszać. Zostało równo tydzień. Czy do ostatniej chwili te manewry będą trwały, te negocjacje? Manewry nie. Ja sądzę, że po rozmowach z senatorami spotykaliśmy się jako prezydium Platformy z senatorami wybranymi z poparciem Koalicji Obywatelskiej. Też z tego, co wiemy od niezależnych, od kolegów z PSL, SLD, nie ma zagrożeń, nie ma ryzyk. Wszyscy senatorowie potwierdzają, że są gotowi w 51 dokonać wyboru władz Senatu. Natomiast im mniej się spekuluje, im mniej się mówi publicznie na ten temat, to tym lepiej. To nie jest dobre, że rozważa się to, czy dany senator miałby przejść na inną stronę, miałby inaczej się zachowywać niż chcieli jego wyborcy. Każdy z 51 senatorów opozycji został wybrany w walce, w rywalizacji z kandydatem PiS-u i wydaje mi się to po prostu i politycznie, i tak psychologicznie bardzo mało prawdopodobne, żeby teraz miał zmieniać zdanie. Zwłaszcza, że profesor Tomasz Grodzki, który był pierwszą ofiarą takiej propozycji, że zaproponowano mu, że zostanie ministrem zdrowia, jeśli przejdzie na stronę PiS-u w Senacie, to myślę, że to skutecznie utemperowało wszelkie takie zabiegi przeciągający kogokolwiek na drugą stronę. Ja pamiętam, że jak posłowie Nowoczesnej przychodzili do Platformy Obywatelskiej, to jakoś nikt z Platformy nie mówił o tym, że oni się jakoś nieładnie zachowują wobec swoich wyborców, że to takie jest przechodzili porzucenie. W opozycji z jednej partii opozycyjnej do drugiej. Natomiast wydaje mi się, że każde przejście z opozycji na stronę władzy no, jest negatywnie oceniane przez wyborców. No, jeden z posłów z Nowoczesnej, nie chcę tu wymieniać już jego nazwiska, przeszedł do PiS-u czy Porozumienia i nie dostał się do nowego Sejmu, więc uważam, że wyborcy są mądrzy, wyborcy pamiętają i wyborcy nie chcą, żeby aż takie zmiany przynależności następowały. To idźmy dalej. O Senacie już pan powiedział. Ważne stanowisko szef klubu parlamentarnego Platformy. Wczoraj wprost podał takie informacje. Chciałem się dopytać, na ile są one prawdziwe, że Borys Budka miałby zostać szefem klubu, Grzegorz Schetyna wicemarszałkiem Sejmu, ale zobowiązać się wobec tak zwanymi młodymi w Platformie do tego, że nie będzie startował na szefa partii. Jest odrobina prawdy w tych doniesieniach? Nie ma w tym prawdy, bo jest tam przywołane zamknięte posiedzenie zarządu Platformy, na którym byłem od pierwszej do ostatniej sekundy i niczego takiego tam nie było. Prawdą zapewne jest to, czy jakąś częścią prawdy, że Borys Budka, o czym mówi publicznie, zamierza kandydować na przewodniczącego klubu parlamentarnego. Natomiast cała reszta to są wyssane z palca informacje. Prawybory prezydenckie w Platformie, czy szerzej w opozycji, będą, a jeśli będą, to przed wyborem władz Platformy? Na pewno tak, no bo wszyscy zgadzamy się co do tego, nie tylko w Platformie, ale też i w koalicji, że to jest sprawa ważna, pilna i powinna nastąpić przed wyborami przewodniczącego Platformy. zwłaszcza, że czasu dużo nie zostało do tych wyborów, to jest kilka tygodni, termin statutowy to jest styczeń. No i jakich kandydatów tutaj mamy? Małgorzata Kidawę-Błońską, o której mówił sam Grzegorz Schetyna i kogo jeszcze? Władysława Kośniaka-Kamysza. Donald Tusk, tak, czekamy na jego decyzję. Mamy też inne osoby, które mają potencjał do kandydowania. Myślę o Rafale Trzaskowskim. Ale pan uważa, że to powinien być kandydat Platformy, czy powinien być to kandydat, który będzie od razu łączył różne ugrupowania opozycyjne i niekoniecznie wtedy z PO? Ja uważam, że to powinien być kandydat Koalicji Obywatelskiej. I nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że największy blok opozycyjny, który uzyskał 27 punktów procentowych w ostatnich wyborach, który uzyskał 43 mandaty w Senacie, nie ma swojego kandydata, więc z pewnością będzie to kandydat wywodzący się ze środowisk tworzących Koalicję Obywatelską. To kiedy możemy tego kandydata poznać? Kiedy Jarosław Kaczyński wystawiał Andrzeja Dudę w wyborach prezydenckich, to 11 listopada ogłosił tę decyzję przed wyborami prezydenckimi w roku poprzednim. Teraz też się uda w miarę w tym terminie, czy potrwa to dłużej? Być może jeszcze w tym tygodniu zebrać się na posiedzeniu zarządu i tutaj ten kalendarz działania w tej sprawie ustalić. Widzę tutaj jednak pewną różnicę do wskazania przez prezesa Kaczyńskiego Andrzeja Dudy. On był wtedy politykiem średnio znanym. My mówimy o kandydatach, którzy są doskonale znani. No niektórzy politolodzy mówią, że właśnie to, że kandydat byłby mniej znany, to jest większa gwarancja sukcesu niż polityk rozpoznawalny, ale taki, który ma za sobą parę przegranych kampanii wyborczych. Politolodzy różne rzeczy mówią. Małgorzata Kidawa-Błońska ma za sobą zwycięstwo w Warszawie, bardzo spektakularne, wygraną z prezesem Kaczyńskim, bardzo wysoki wynik. Była też twarzą naszej kampanii w całej Polsce, więc objechała cały kraj. Plakaty z nią też wisiały w całej Polsce, więc ma bardzo duży impet do tego i zbudowany kapitał na tej ostatniej kampanii do ewentualnego kandydowania. No Donalda Tuska zna każde dziecko w Polsce. Nie trzeba tutaj jakoś specjalnie go promować. Również takie osoby jak Rafał Trzaskowski, czy Radosław Sikorski, czy Bartosz Arłukowicz, no mają za sobą udane bardzo kampanie. A ma pan w tym gronie swojego faworyta, takiego, którego uważa pan, że to powinien być numer jeden zdecydowanie, to powinien być nasz kandydat? Ja uważam, że najwięcej zalet w tym wszystkim i największy potencjał zwycięstwa ma Małgorzata Kidawa-Błońska i uważam, że jesteśmy w takim momencie, gdzie i w Polsce może być pierwszy prezydent kobieta, jak w Chorwacji, jak w Słowacji. Państwa słowiańskie, członkowie Unii Europejskiej w ostatnich latach wybrano tam kobiety w podobny sposób, bo tam właśnie są wybory powszechne. Więc Małgorzata Kidawa-Błońska i ten wynik warszawski pokazuje, jak ma ogromny potencjał. Uważam, jest bardzo poważnym zagrożeniem dla prezydenta Andrzeja Dudy, bo jest doskonałą antytezą jego pod każdym względem. A Władysław Kośniak-Kamysz to nie byłby taki kandydat, który jest do zaakceptowania także dla polityków bardziej, dla wyborców także bardziej na prawo od Platformy Obywatelskiej czy szerzej Koalicji Obywatelskiej. To mógłby być wspólny kandydat opozycji? Uważam, że w nie mniejszym stopniu do zaakceptowania przez tę część o wrażliwości bardziej prawicowej jest Małgorzata Kidawa-Błońska, czy z wymienianych przeze mnie tutaj Radosław Sikorski. Więc szanując bardzo Władysława Kosiniaka-Kamysza, pracowaliśmy w jednym rządzie, bardzo się lubimy. Jest kandydatem PSL-u. PSL ma prawo wystawiać jego. Natomiast uważam, że sensownym pomysłem jest to, żeby się umówić, że w drugiej turze popieramy tego kandydata, który wejdzie do drugiej tury opozycyjnego. Natomiast mrzonką jest zakładanie, że Koalicja Obywatelska czy SLD pewnie też nie będą miały swojego kandydata w tych wyborach. To jest, myślę, że od tych, starszych słuchaczy, którzy pamiętają rok 2000 i niewystawienie kandydata przez Unię Wolności, to był ogromny błąd. Partia musi mieć kandydata na prezydenta, a partia, która jest największą w opozycji, tym bardziej. To jeszcze o jeden typ kandydatów dopytam, posiłkując się tym razem komentarzem z dzisiejszego Pulsu Dnia. Jacek Zalewski w tekście zatytułowanym Opozycja całkiem... Przepraszam, Pulsu Biznesu. Opozycja całkiem zapomniała o Trybunale Konstytucyjnym. Pytanie od autora tego tekstu. Kandydaci opozycji i tak nie mieliby szans, ale przynajmniej zaistnieliby w obiegu publicznym jako alternatywa dla kandydatów wskazanych przez PiS. Zatem dlaczego Koalicja Obywatelska swoich kandydatów na sędziów Trybunału nie wystawiła? Bo Trybunału Konstytucyjnego tak naprawdę nie ma. Są dublerzy, jest wulgarny hejter pan Muszyński, jest pani Przyłębska. Trybunał przestał w ogóle działać. Wystawianie jakichkolwiek kandydatów byłoby jakimś legitymizowaniem. A jeśli ktoś zapomniał o Trybunale, no to wczoraj prezes Kaczyński mocno przypomniał, wystawiając takie kandydatury. Tam, gdzie można, gdzie się da, wystawiamy kontrkandydatów. Mieliśmy Borysa Budkę przeciwko Marianowi Banasiowi i teraz ci, co tak gorąco popierali Mariana Banasia, każdy dzień przynosi jakieś nowe, złe informacje o jego postępkach, no mogą żałować, tak? Więc tu był Borys Budka, można było wybrać Borysa Budkę, a do Trybunału Konstytucyjnego nie ma żadnego sensu zgłaszać, bo to jest instytucja głęboko chora, instytucja, którą PiS upolitycznił, wybrał dublerów i tak naprawdę chce wbić gwóźdź do trumny Trybunału takimi właśnie pomysłami kadrowymi, jakie wczoraj usłyszeliśmy. Mówił Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były wicepremier, gość Sygnałów Dnia i radiowej Jedynki. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia.